moi drodzy widzowie, dziś przybywam do Was z tematem, który może wydawać się bardziej zagadkowy niż kobieta. Kobieta, która odbiera moc. Mowa o przystawce odbioru mocy oraz tym, jakie informacje należy przekazać dostawcy PTO i na co zwrócić uwagę, aby prawidłowo doposażyć pojazd w przystawkę odbioru mocy. Ale żeby tradycji stało się zadość, suchar branżowy. Dlaczego prawidłowo dobrana przystawka odbioru mocy i skrzynia biegów to idealni kochankowie? Bo nawet jeśli tylko podczas kiprowania są nierozłączni, to działają na wysokich obrotach. Pierwsza rzecz, którą powinniście ogarnąć, to dać sprzedawcy PTO, takiemu jak ja, jasne i konkretne info o tym, co będziecie kombinować z tym gadżetem. Musimy wiedzieć, na jakim samochodzie chcecie to zamontować, więc tabliczka znamionowa skrzyni biegów to jak legenda w grze. Absolutnie niezbędna, żebyście nie skończyli z czymś, co nie pasuje i jest kosztowne. Tu należy podać typ skrzyni biegów z tabliczki. Jeżeli gdzieś odpadła, to WIN pojazdu może uratować sytuację. Kolejna rzecz to co będziecie napędzać tym PTO. Czy to będzie praca ciągła, jak pompowanie powietrza kompresorem, czy może jakaś krótka robota na wywrotce? Ważne jest, żeby to rozróżnić, bo praca ciągła może wymagać trochę dodatkowego smarowania. Pamiętajcie, kto nie smaruje, ten nie jedzie. No i oczywiście musicie określić sprzedawcy, ile mocy będziecie odbierać napędzanym urządzeniem. Na przykład pompa o zapotrzebowaniu 35 kW. Im więcej mocy, tym mocniejszą PTO potrzebujesz, czyli w tym przypadku większy moment obrotowy PTO. Wszystko można obliczyć. Opowiem o tym w następnym odcinku, jak sprzedawcy PTO muszą się namęczyć, aby prawidłowo dobrać ten istotny drobiazg. Ach, no i kierunek obrotów. To może być trochę zagmatwane, ale spokojnie, mam na to patent. Patrzycie na zamontowane PTO od przodu. Jakbyście próbowali zrozumieć, która strona to lewa, a która prawa w języku obrotów. Obroty zgodne ze wskazówką zegara to obroty prawe, a te przeciwne to obrot lewy. I tak samo z urządzeniem, które zamierzacie napędzać. Oczywiście, jak z pompą, jeśli chcecie ją zamontować na PTO z prawymi obrotami, musi mieć obroty przeciwne, czyli lewe. Proste, prawda? A podobno kobiety mylą kierunki. Prędkość obrotowa napędzanego urządzenia to też istotna kwestia, którą musicie wyartykułować sprzedawcy. Na przykład kompresor pracujący w zakresie 1200 do 2000 obrotów na minutę. To pomoże dobrać odpowiednie przełożenie PTO w celu utrzymania optymalnych obrotów silnika. To tak trochę jak dopasowanie tempa tańca do rytmu muzyki, tylko w Waszym samochodzie. Pozwala to na oszczędności w zużyciu paliwa. Kolejna ważna sprawa to wyjście z PTO. Dla kompresora może to być flansza SAE lub DIN, a dla pompy wyjście montowane na 4 lub 3 otwory. Musicie wiedzieć, jak połączycie napędzane urządzenie z PTO, na przykład typ flanszy. Ważna jest również informacja, jak PTO ma być załączane, czyli trzeba wskazać sprzedającemu rodzaj sterowania. Może być pneumatyczne, mechaniczne lub elektryczne. Na koniec miejsce montażu napędzanego urządzenia. Skrzynia biegów ma zazwyczaj możliwość montażu PTO z tyłu, ale również w niektórych typach skrzyni biegów z boku. Należy o tym pamiętać, aby dobrać możliwie najlepszą pozycję PTO względem napędzanego urządzenia i mieć pewność, że wszystko się zmieści bez dopychania butem. Warto również zwrócić uwagę na to, czy Wasz samochód jest gotowy na przyjęcie PTO. Czy ma wyprowadzoną wiązkę przewodów, aby dać sygnał do komputera i modułu sterującego silnikiem w trakcie obciążania go pracą PTO? Bo pomyślcie, że jak tego nie ma w samochodzie, a Wy się o to nie upomnicie, to wizyta u specjalisty w serwisie po zakupie może kosztować więcej niż kupno całego PTO z hydrauliką. Drodzy widzowie, to były moje wesołe wskazówki dotyczące info, jakie uwagi należy przygotować i przekazać sprzedającemu PTO. Mam nadzieję, że teraz czujecie się bardziej pewnie w tej dziedzinie. Pamiętajcie, że dobrze dobrane PTO to klucz do ekstra mocy w Waszym samochodzie i wspaniałych możliwości napędzania różnych urządzeń.
Dziękuję, że oglądaliście mój kanał i do zobaczenia w następny poniedziałek. Bądźcie jak dobrze dobrane PTO, pełni energii i gotowi do działania. No to stay with me, miłego tygodnia, Wasza Asia Pieprzyca.